Dzisiaj temat jest odnośnie homoseksualizmu. No właśnie, a wczoraj YouTube, Google wprowadził nowe jakieś wytyczne swoje, de facto cenzurę prewencyjną, no bo tu chodzi o jakąś wyimaginowaną mowę nienawiści i nam już dzisiaj rano usunięto z kanału 5 filmów. Mianowicie tu sobie przygotowałem. Jeden z panem, czyli Krzysztof Karoń o bardzo... Tylko jeden, ojej. Jeden tylko z panem o homoseksualizmie LGBT. Jeden został usunięty, nasza Marysia, czyli nasza korespondentka z Australii, o roszczeniach żydowskich i polskiej racji stanu, nagonce na Polskę. Tutaj jest wywiad z Grzegorzem Braunem odnośnie Konfederacji i walce z PiS-em, też został usunięty. Kolejny usunięty, Marian Miszalski, to odnośnie lobby też żydowskiego, został usunięty, czyli światowego lobby żydowskiego, został usunięty także z YouTube'a. I no, niestety to jest najbardziej przykre. Mój wywiad z raperem Stopą, jak dobrze wiecie, Stopa jest teraz, drogi Konrad, jest sądzony w skrajnych warunkach odnośnie swojej jednej z piosenek, więc no tutaj YouTube uznał, że może usunąć tak po prostu sobie te filmy. Cóż, no taką mamy cenzurę, więc mam nadzieję, że ten film, no bo takie będą tematy, a nie inne poruszane, mam nadzieję, że ten nie zostanie usunięte. A taki szybki komentarz do tej cenzury? A jeśli żadnego komentarza do tej cenzury, ponieważ ona jest zupełnie oczywista i zaraz do niej wrócę. Natomiast uprzejma prośba, ponieważ żeby była jasność. Jesteśmy w stanie wojny już w tej chwili. Wojny. I na wojnie stosowane będą wszystkie możliwe i niemożliwe metody niszczenia przeciwnika. W związku z tym, jeśli ktoś uzna to za stosowne, to takie filmy trzeba ściągać na dysk. Ale to i tak nie zmienia faktu, że ta pętla się będzie zaciskać. Nieszczęście polega na tym, że strona, której się zaciska pętlę na szyi, bardzo często w sposób kretyński daje preteksty do tego, ale to jest oddzielny temat. Natomiast dzisiejszy film, przepraszam, to dzisiejsze spotkanie, to o czym będziemy mówić, jeśli zostanie wycięte, to już będzie bardzo istotny sygnał, ponieważ ja dzisiaj chcę wyjaśnić, chcę odpowiedzieć na to pytanie podstawowe, czy homoseksualizm jest patologią, ponieważ to jest sprawa absolutnie fundamentalna dla zrozumienia wielu różnych procesów, które się w tej chwili dzieją, a również całego szumu wokół tego, co zrobiła pani Zofia Klepacka. Chwała jej za to.